Ponownie z terenu. Dziś wróciłem w stare miejsce, które kiedyś pokazywał mi właściwie szakal. Jest to ogólnie tak, niemiecka linia obronna, która w razie ataku Rosjan od tamtej strony miała tutaj ich powstrzymać. Aczkolwiek tu od razu, słuchajcie, zaznaczę, że żadnych walk tutaj nie było. Jest to kilka bunkrów umieszczonych na tym odcinku. Mówię, a reszta to okopy, stanowiska na MG-42, stanowisko na, jak chociażby tutaj, stanowisko na, no mówię, najprawdopodobniej moździerz, z tego względu, że szakal w podobnym dołku znalazł też właśnie stojak z moździerza, także, no, coś tutaj jeszcze, prawda, szło znaleźć. Nie wiem, jak jest na tą chwilę obecną, czy jeszcze cokolwiek tutaj można znaleźć, ale podejrzewam, że tak, bo dalej w lasach jeszcze wychodzą fanty. Także może, słuchajcie, podejdźmy sobie do pierwszego kochbunkra tak zwanego. On jest trochę tam kilka metrów dalej. Także jeszcze raz witam z terenu i podejdźmy sobie bliżej. Także ogólnie wam pokażę kochbunkr, który znajduje się tutaj dokładnie tam trochę dalej. A potem się wrócę, pójdę dokładnie w tamtą stronę, gdzie jest reszta kochbunkrów. Mówię, walk tutaj nie było. Wszystkie te ruskie wojska poszły w ogóle w inną stronę. Ale jeszcze zobaczcie, no mimo że tyle lat już jest po wojnie, a i tak jeszcze chociaż widać te zarysy tuneli, a się tuneli, okopów, tu się jeszcze dobrze zachowało owe stanowisko, mówię, najprawdopodobniej na moździerz. Także Rosjanie, którzy by atakowali od strony rzeki, to wiadomo, że pierwsza przeszkoda moździerze. Rzeka, do tego, słuchajcie, bagna, także całe tutaj pole było zaminowane. Także dla nich by się to skończyło bardzo katastrofalnie. A wiadomo, że jak to mówił Stalin, u nas żołnierzy dużo. Także tam się stratami nikt za bardzo nie przejmował. Także nigdzie jeszcze można zobaczyć dołki, że było kopane. Tam jest pierwszy bunkierek, dokładnie w tamtym miejscu. Także dobrze, podejdźmy sobie do pierwszego kochbunkra. Tylko uważajmy, bo w środku mogą być Niemcy. Musimy ich obejść, musimy ich obejść. Ale trują. Ale walą tą stronę.
Dobra, chyba mi się skończyła amunicja. Szybko teraz. No, udało się. Walka była zaciekła, ale udało się. Uciekli chyba. Nie ma nikogo. Także udało się, słuchajcie. Wygoniliśmy ich stąd. Także tak wygląda właśnie ten pierwszy skok bunkrów. No może do środka nie będę właził już. Już tam tyle razy byłem. Ale i tak. Tak cieszy oko, prawda? Taki pojedynczy, zobaczcie, okienko strzelnicze. Teraz sobie wyobraźcie, musicie szturmować taką oto pozycję. I to jeszcze taką pogodę jak teraz, gdzie wszystko jest zarośnięte, bunkier praktycznie jest niewidoczny, a wy podchodzicie pomału tutaj pod tą górkę. No to wiecie co by się z wami tutaj stało, gdyby taki żołnierz otworzył ogień tutaj z MG42. Także tutaj spokojnie mógł się ostrzeliwać. Tu też miał okienko, także bez problemu mógł się tutaj bronić. Oczywiście był wspierany przez wojsko. Czyli swoich tutaj kompanów, którzy siedzieli sobie w razie czego w okopie, też mogli go tutaj ochraniać bez żadnego problemu. To dziwo ciekawe, czemu ten okop idzie w dół, aczkolwiek no to też no nie musi być okop, bo nie wiem. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć na ten temat. Teraz jeszcze nie wiem, ile mam do następnego, tego trzeciego, bo ten taki już główny pokazywałem tutaj. Ostatnio gdzie tutaj byłem, dlatego mówię, słowa chciałem wam dotrzymać, że pokażę wam te małe kochobunkry. No i teraz tak, dzisiaj jeszcze niecałą godzinę rozmawiałem z pewną osobą, ale nie chcę mówić co, jak, gdzie, z tego względu, że ta osoba chce zostać anonimowa. No po prostu boi się, że może być wyśmiana czy poniżona przez wiadomo różnych ludzi, dlatego uszanuję jego wolę, ale no mówię, przez prawie godzinę rozmawialiśmy na temat jego rodziny. Przyznał się później, że no jego tam dziadek był w... Zobaczcie. Mogą być tu buty podkute, bo jeszcze, ale raczej nie. Chociaż tak, podkute są. Mogą być wojskowe. Wojskowe trzewiki. Tak, to będzie niemiecki. Tak, wszystkie buty są tutaj podkute, także
O, tu jeszcze, jak mówię, najprawdopodobniej części ze skóry. Tak. Też coś to musiało być, jakieś oporządzenie wojskowe, bo jest skóra. Być może nawet z sierściucha. Lub opinaczy wojskowych, nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, ale małe, zobaczcie, takie buteleczki. To jest wojny na 100%. Także no, Niemcy to byli, ale mówię, żadnych działań tutaj nie było. Także jeszcze jakieś tam fanty, prawda, wychodzą. No i już teraz wracając do tego owego dziadka, który no, on ogólnie był w Wehrmachcie. Znaczy w Wehrmachcie, co ja mówię, został wcielony do lotnictwa. I po prostu latał na bombowcach, no. Jakie dostał, słuchajcie, pierwsze zadanie, to zaraz, gdy wybuchła tak zwana operacja Barbarossa, to został wrzucony w cały ten wir wojny. A tam już wiadomo, słuchajcie, to była wojna na, jak to można powiedzieć, na wyniszczenie. Tam nikt z nikim się nie patyczkował. Jeszcze pamiętam, jak Szakal mi też kiedyś opowiadał, jak żołnierze po prostu, no, Niemieccy, którzy złapali rosyjskich żołnierzy, to nawet, słuchajcie, załatwiali tą sprawę bez użycia praktycznie amunicji, czasami nawet gołymi rękoma. No niestety, taka jest też smutna prawda. Natomiast teraz już wracając do tego mojego znajomego, gdzie też właśnie jego dziadek, no, musiał walczyć niestety. No i został rzucony, prawda, w cały ten otchłań tej wielkiej machiny wojennej masa różnych śmieci, różnych butelek. No niestety musiał zrzucać bomby, no. On mówi, jak twierdzi, potem dostał krzyż żelazny, ale no, miał szczęście, mówi, że nie widział tego widoku. Mówi, słuchajcie, całe miasta, całe wsie były. Bombardowane. No na szczęście nie widział tego, co te bomby robiły tam, gdy trafiały w cel. Oczywiście wojnę przeżył, ale no, psychikę miał, słuchajcie, zniszczoną już do końca życia. No niestety. Dobra, idziemy dalej. Nie wiem, co to było, ale coś zabytkowego. Jakiś zabytkowy bombowiec chyba. Amerykański albo niemiecki, teraz nie jestem pewny, ale mi to przypominało bardziej jakiś niemiecki. Ale trochę huku narobiło. No, tak zobaczcie, akurat rozmawialiśmy na temat bombowców i nagle się sam nawet znalazł. Także nawet fajny film, podejrzewam, że wyjdzie, trochę jakichś dźwięków podłoży i będzie gitara. Dobra, idziemy dalej. Dobra, przedzieramy się dalej, być może coś jeszcze tutaj uda znaleźć z tej całej linii umocnień. No, teren jest bardzo ciężki. Fakt faktem, że słuchajcie, jest upał niesamowity, ale polecam wejść w teren jak najbardziej, trochę się wymęczyć. Jest też fajna informacja, jeżeli chodzi o Romka Chmiela, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam.
No stan, słuchajcie, jego zdrowia się poprawia i to też, no, w zaskakującym tempie, jak lekarze sami stwierdzili, nie ma szans. Nie ma szans, człowieku, będziesz kaleką do końca życia. No a tutaj z Romkiem udowadniamy, że jednak jest nadzieja, bo dzisiaj można powiedzieć, sam drapał się na swoje piętro, także no wiadomo, że to jeszcze nie jest wow, ale już są efekty i mam nadzieję, że Romek, niedługo się spotkamy gdzieś w terenie, wyzdrowiejesz, zrobi się ekipę, rozpali się, prawda, gdzieś ognisko i rozłoży się namioty, jakiegoś browarka można się napić. Słuchajcie, z tym bomosem mi się to teraz podobało, to fajnie do filmiku można sobie wstawiać niektórych. Fajne dźwięki by podłożyć i jak prawdziwy nalot. Także mówię, jest szansa, że z Romkiem Chmielem niedługo się zobaczymy w terenie. Mówię, bo są takie plany, aby takie spotkanie gdzieś zorganizować, gdzieś w buszu, czy na jakiejś wsi. Ale zobaczymy jeszcze. Na razie Romek musi dojść do siebie, bo to będzie ciężka, ciężka droga. No a tu już wracając do szakala, to jeszcze mówię, ja miałem wtedy Simpsona S51, taki 3-3 biegowy. Ale jakoś tutaj popierdzielało sobie. Szakal miał takiego Kingways, taki oby czoperek, to fajnie zapierdzielało, chyba z 80 na godzinę, no mój to 50. Pamiętam, że zawsze zanim tak jak żółw się ciągłem na tym, ale jeszcze obładowany z wykrywaczem, konserwy, nie konserwy, także było przynajmniej wesoło. No i tutaj zawsze przejeżdżaliśmy ten teren, zwiedzaliśmy, szukaliśmy, zawsze jakieś monety wychodziły po niemieckie. Ale nawet zobaczcie, tutaj warto przyjechać i ten teren sobie zwiedzić. Zobaczcie, tu jest pięknie. Trochę po tych krzakach tu się, słuchajcie, potarzałem i kleszcze muszą być, nie ma innej opcji, bo aż do pasa się wpierdzieliłem w chaszcze, ale tak właśnie oglądam i no i nie ma żadnego. Czyli permentyna się... O, czekajcie, może coś tu jest albo... Nie, nie ma, ani jednego. To jest aż niemożliwe, czyli permentyna się sprawdza. I tak co jakiś czas trzeba spryskiwać te spodnie. I powinno być ok, żaden kleszcz się was nie chyci. Ten bunkier tutaj już drugi wam pokazywałem. Zobaczcie, ja już tutaj, słuchajcie, ze mnie się leje. Patrzcie, ile potu, ale warto, zobaczcie. Warto, a zobaczcie sobie, co dopiero by żołnierze tutaj radzieccy, którzy szturmowaliby te pozycje już na sam chyba widok stanowisk, które by do nich strzelały, to nie jeden by miał plecy mokre. Też zobaczę, nie rozumie ludzi. Wypije piwo, wypierdzieli, rzuci z góry i zadowolony, no. Ale jest naprawdę piękny, tylko trzeba go szanować, no. Nie robić gnoju przede wszystkim. No niestety niektórym ludziom się nie da tego wytłumaczyć. Także tutaj tego bunkra już nie będę pokazywał. Ja sobie zmierzam do trzeciego, bo ogólnie jest cała linia, się tam ciągam do końca, ale też nie mam za bardzo czasu, żeby wam tutaj to wszystko pokazywać. Z tego co ja słyszałem, Niemcy też siedzieli w pewnej miejscowości, nie wiem ile stąd, do 15 km odstąd ode mnie, to tam była jakaś potyczka właśnie. Tam Niemcy siedzieli w okopie i wiem, że tam się starli z ruskimi, to tam w sensie była jatka. Bo Ruscy w sumie tak jakby wpadli w zaskoczenie, bo nawet nie wiedzieli, że są, że właściwie idą na pewną, no nie powiem co, bo
Słowa są niecenzuralne niestety tutaj takie. Ale fakt faktem, że Rosjanie weszli do pewnej miejscowości. No był taki lasek i chcieli to po prostu sprawdzić, bo nie było żadnej ludności. Wszyscy pouciekali. I tutaj z opowiadań miejscowych to odległość, słuchajcie, gdy wszyscy weszli na taką górkę, jak tutaj mniej więcej, w ogóle nawet nie wiedzieli, gdzie są i co tutaj robią, to jak z tych krzaków, słuchajcie, odezwał się niemiecki ogień. No efektów nie trzeba chyba dużo tłumaczyć. Jak ci, co tu, słuchajcie, wchodzili fala za falą, to staczali się zaraz na dno, znaczy na sam dół. No, Niemcy tutaj trochę im dali popalić. Rosjanie się musieli na chwilę przegrupować, wycofać. Ale tutaj coraz więcej ich po prostu ściągało, coraz więcej jednostek i Niemcy musieli uciekać, bo wiedzieli, co ich czeka. No, a Rosjanie później na swój sposób się zemścili, ale to już w innej miejscowości. Wystarczyło, że ktoś mówi po niemiecku i to był znak, aby no, tam zrobić popis swoich umiejętności. Tutaj macie wszędzie linię okopów. Ten bunkierek już pokazywałem ostatnio, gdy byłem, także tam nie ma co już iść, bo bez sensu to samo pokazywać kółko. Ale przejdźmy sobie może do tego trzeciego. Jeszcze trochę mam kawałek, ja na chwilę kamerę wyłączę i widzimy się za chwilę. Także mówię, wyjść w teren, wypocić się trochę, a na pewno wam to wyjdzie na zdrowie. Pamiętajcie, że wracając z lasu, wasz organizm jest zdrowszy. Nie chorujecie tak często i tak dalej. To też jest już naukowo udowodnione. Bo się napychacie tego świeżego powietrza i zobaczcie. No. I człowiek jest zdrowszy. Także mówię, siedzieć, nie siedzieć w domu. Wyjść, ruszyć ten tyłek. Także mówię, Romek, czekam tylko jak wyzdrowiejesz i ruszamy w teren gdzieś. Wtedy zobaczysz, co to znaczy prawdziwa przygoda. Wiadomo, że nikt cię tam nie będzie tarzał po krzakach czy po bunkrach, ale chociażby pierwszy taki wypad, usiąść przy ognisku, porozmawiać, wypić jedno piwko, prawda? I o to właśnie chodzi. Był, słuchajcie, przed chwilą jeden kleszcz na spodniach, także też, no, ale akurat, no, akurat się przepierdziliłem przez krzaki, więc no, miał prawo wejść, no, ale już się wspinał do góry, dlatego mówię, rzucę dziada, będzie lepszy, kurde, jak się mówi, spokój, lepszy właściwie. Tu macie kolejne okopy. Kolejne stanowiska, także zobaczcie, to jest to, o czym wspominałem. Kolejne. Zobaczcie, to było wszystko tutaj pięknie przemyślane. To nie wiem, czy to stanowisko na MG42, czy też na moździerz. Ciężko mi cokolwiek stwierdzić. Ja to podejrzewam, że tych tutaj bunkrów mogło być więcej, tylko oni potem po wojnie może zabierali, ale zobaczcie. Jesteście po drugiej stronie i musicie szturmować tą pozycję tutaj. To sobie wyobraźcie, co się z wami dzieje, gdy tutaj te stanowiska, moździerze, wszystko otwiera ogień w waszym kierunku, to no marny los. A ponadto zobaczcie, jaka tu jest skarpa. No oczywiście z dołu można wrzucić granat tutaj w okopy, ale to też trzeba mieć przede wszystkim dużo szczęścia, żeby przejść przez rzekę jeszcze.
Dobra, przejdźmy sobie może dalej. No, tutaj ogólnie mówię, tutaj nie wolno wjeżdżać ani samochodem, ani niczym innym, bo to można dostać mandat. Ty szakal jeszcze mówił kiedyś, jak jeździł, szukał, wiadomo i tak dalej, to on tutaj przyjechał, słuchajcie, przyjechał. No to akurat odprowadzał leśniczy czy straż miejska, jest, co ja mówię, nie straż miejska, tylko straż leśna, to no wkręcił mu bajkę temu strażnikowi, że robi zdjęcia do odkrycy tych owych bunkrów, no i no, ten strażnik go puścił, no także udało się dogadać. O! Zobaczcie, jaki fajny grzybek, tylko że niejadalny. I już kolejny taki bunkierek na mojej dzisiejszej trasie. No i to jest właśnie smutny widok tych naszych polskich lasów. Dobra. Nie no. Brak słów, wiecie, naprawdę brak słów. Zobaczcie, taki piękny obiekt, a obok coś takiego. Butelki, no przecież butelki to gdzie oddać do tego, do śmietnika wrzucić, gdzie macie pojemniki na plastik. Nie, najlepiej wypierdzielić do lasu i tyle, nie? Kurde, to naprawdę, nie wiem kto to robi, ale no brak słów, naprawdę. Ale to już wracając do koch bunkra, zobaczcie, przynajmniej to. Tego chociaż fajnie widać. Kiedyś chłopaki się bawili. Była taka grupa, która się tu zajmowała po prostu tymi koch bunkrami i jakoś można powiedzieć tutaj odkopywała. Także naprawdę tutaj to fajnie widać. Ja niestety będę musiał już wracać. No ale nic. Ale mówię, zobaczcie co tutaj by się działo, gdyby był prowadzony ogień do Rosjan. Jeszcze chcę tak ponownie zaznaczyć, że po lądowaniu właśnie tutaj w Werwolfu, w tych okolicach, to też tutaj się znaleźli i zapewne myśleli, jak tutaj się dostać do owej huty, żeby ją wysadzić. No a przed 45 rokiem, jak tutaj Rosjanie wkraczali, to masa wojsk, jednostek niemieckich się stąd wycofywała, wszyscy uciekali. Bo tu praktycznie nie było co nawet już bronić. I dlatego też mówię, sprzęt, hełmy, bagnety, broń, wszystko było wyrzucane do rowów, gdzieś tam potem dalej w lasach, na polach. Dlatego tutaj potem masa fantów wychodziła. Ale to mówię, teraz to możecie sobie jedynie poszukać ewentualnie tu jakichś monet, odznaczeń i tak dalej. Bo też tutaj znajomy niedawno trafił. On niedawno, rok temu w sumie, też odznaczenie. Krzyż żelazny. No, ucieszył się. Niesamowicie. Bardzo dużo fantów w ogóle nie wychodzi. Gdybyście szli cały czas na tą stronę, to tam właśnie najwięcej fantów wychodzi. Dobra, ja już wracam. Także dziękuję Wam za taką wspólną wyprawę dzisiejszą właściwie. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich, Romka Chmiela przede wszystkim, i trzymaj się bracie i wracaj do zdrowia. Bo wiem, że no, lekarze tam zrobili z ciebie kalekę. Ale zobacz, jak widzisz, jak działa korzeń żywokostu. Jest moc. Wiem, bo słuchaj, już niejednego po prostu widziałem, jak co ten olej potrafi zrobić. Sam też byłem na własne świadki, sam też byłem świadkiem na własne oczy, jak udało się uratować palec u nogi, ten najmniejszy. To też oczywiście dzięki mojej zasłudze. No na pewno to, słuchajcie, fajna uciecha.
móc wiedzieć, że osoba, która ma cukrzycę, lada moment tego palca może stracić. I udało się. Palec praktycznie no, po kilku dniach zaczął się goić. Słuchajcie, lekarze, którzy to zobaczyli, oni byli w szoku. Że jak to, ani chemią, ani niczym innym się nie udało, a nagle samą naturą, no idzie. Idzie, do tego dochodzi też wiara, także... No i sam też na własnej skórze przekonałem się, co to znaczy mieć uszkodzony kręgosłup i też... Lekarz mi zaproponował operację, znaczy taki zabieg. Ja od razu podziękowałem, bo nie chcę w wieku niecałej 30 być na wózku inwalidzkim. Także podziękowałem od razu i mówię, dlatego się, słuchajcie, zacząłem interesować taką naturalną medycyną, ziołolecznictwem i tak dalej i no przekonałem się na własnej skórze po kilku dniach stosowania tego żywokostu. No nawet sam lekarz rodzinny powiedział, że panie, daj sobie pan spokój z jakimiś ćwiczeniami czy cokolwiek, bo źle to się może dla pana zakończyć, a teraz zobaczcie, no nawet wróćcie do tego, można powiedzieć, do takiej sprawności, że mogę sobie biegać, ćwiczyć i tak dalej. To jest też w ogóle niemożliwe. No ponadto miałem też problem z kostkami, też smarowałem i no o dziwo nie strzelałem. Zawsze, słuchajcie, pierdykały jak masakra ogólnie. Także wiem, że natura potrafi zrobić cuda. Dobra, ja już będę kończył, także to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia. Ale ten efekt z tym bombowcem, który przylatywał nad lasem, był naprawdę niesamowity. Dobra, trzymajcie się na razie do kolejnych wypraw. I pozdrawiam Mateusza oraz Kingę, czyli Ksenę. Dobra, lecimy do domu. Ja, 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 ja